Dzień dobry Państwu. Jacek Balkan to jest Motodziennik. Serdecznie zapraszam na program. Już niedługo, myślę że za dwa, za trzy tygodnie, e, pokażemy Państwu kolejny odcinek Tajemniczej Historii Motoryzacji. To informacja dla naszych patronów, dla tych wszystkich, którym brakuje kącika historycznego, który od czasu do czasu pojawiał się w naszym programie. A ostatnio mamy raz na dwa miesiące, raz na kwartał tajemniczą historię motoryzacji, ale za to uczciwe 30 minut, tak jak było ostatnio. To już w czerwcu. A przed nami kolejny odcinek Motodziennika, który zaczynamy od przejrzenia ogłoszeń. Poszukiwanie okazji. Zaczniemy od dwóch aut podesłanych przez naszych widzów, patronów jednocześnie. Najpierw Ford Focus ST, ale nie taki jak zazwyczaj, czyli sprowadzony ze Stanów, a krajowy, pewny i bezwypadkowy. Auto jest z 2015 roku, ma dwulitrowe turbo pod maską o mocy 250 koni, 77 tysięcy przebiegu. Był i jest regularnie ten samochód serwisowany w i według zapewnień sprzedającego jeździ jak nowy. Cena to 74 900 zł. Kolejna propozycja to Chevrolet Malibu, auto niezbyt często spotykającego na polskich drogach, a przecież dostępne swego czasu w salonach. Ten egzemplarz jest właśnie z krajowej dystrybucji ma dwulitrowego diesla, o mocy 160 koni pod maską i automatyczną skrzynię oraz Xenony nawigację skórzaną tapicerkę. Lista dodatków jest naprawdę długa. Chevrolet jest z 2013 roku, ma 170 tysięcy przebiegu i wyceniony został na 42 500 zł. Teraz coś wypatrzonego przez nas. Fabrycznie nowy wygląda na to Passat CC z 2013 roku. 2 litry turbobenzyna, 210 koni, DSG, fajne wyposażenie. Auto jest podobno bezwypadkowe. Nie wygląda jakby szorowało podnie rzeki. Powinnie wygląda na to faktycznie bezwypadkowe i gotowe do rejestracji. Samochód odpala i jeździ. Cena to 34 500 zł. Auto jest w kraju od 2014 roku. Fajny. Taką Mazdę jeszcze pan Wojtek do nas podesłał. 626 z 1987 roku. Z dwulitrowym silnikiem benzynowym o mocy 90 koni Maską. Przebieg jest niewielki, to 170 tysięcy. Wnętrze na zdjęciach piękne, jak i całe auto, a cena super, 3900 zł. Zdjęć podłogi, zwłaszcza punktów mocujących zawieszenie nie ma, ale podłoga od góry, dolne krawędzie drzwi, wanna na koło zapasowe wyglądają ładnie, bardzo ładnie nawet. Na koniec jeszcze jedno auto, bardzo fajne Alfa Romeo od naszego widza Patrona jednocześnie. To model 15919 diesel, skrzynia manualna, 150 koni. Auto jest regularnie serwisowane i nie wymaga na ten moment wkładu. To wielki plus. Mimo sporego przebiegu alfa przejechała 276 tysięcy km. Zarówno karoserie, jak i wnętrze wyglądają bardzo ładnie, a cena to 12 tysięcy netto no, nowy właściciel dostanie pełną fakturę VAT. Kolejna porcja Aut i ogłoszeń już w przyszłym tygodniu, a teraz sprawdzimy, co słychać w motoryzacyjnym świecie, a zaczniemy od Francji. Ale zanim przejdziemy do koncernu Renault i jego aktualnych problemów, warto chyba zwrócić uwagę na dość charakterystyczną cechę dzisiejszych czasów, nie tylko w branży motoryzacyjnej. Jeśli jest jakiś problem w postaci nagłego załamania rynku albo jego chwilowego przesycenia, czy tak jak teraz dwumiesięcznego zamknięcia, jest choć cień szansy na bezzwrotną pożyczkę albo dotację, albo pomoc publiczną, jak zwał, tak zwało kasę chodzi, to wszyscy wyciągają po nią ręce i jęczą przy tym jakim źle. Owszem, to są ogromne firmy zatrudniające dziesiątki tysięcy pracowników. Potężne, Sypiące złotem na PR i marketing zazwyczaj i wydawałoby się stojące na niezwykle stabilnych fundamentach, które w trakcie dekad inwestycji i koniunktury tylko się umocniły. Ale nic z tych rzeczy. Dwa miesiące zastoju i to przecież nie całkowitego najczęściej i można odnieść wrażenie, że niektóre firmy mogą się przez to rozsypać, jak do kart. O problemach Renault już wspominaliśmy. Tu w ogóle trwa jakaś dziwna pasa od dłuższego czasu, by wspomnieć tylko aresztowanie i spektakularną ucieczkę byłego prezesa. Ale teraz w świat idzie informacja, że z powodu pandemii oraz ekologicznych obostrzeń, firma by przetrwać musi zmniejszyć moce produkcyjne, zwolnić 15 tysięcy osób i w ciągu dwóch lat zaoszczędzi dzięki temu 2 miliardy euro. Jednocześnie stara się o 5 miliardów euro pożyczki od francuskiego rządu. Przy okazji kilka cyfr. Moce produkcyjne aliansu, czyli połączonych sił Renault, Nissana i Mitsubishi to prawie 14 milionów egzemplarzy rocznie. Ale tylko przy Mitsubishi proporcje pomiędzy gotowością, możliwościami a faktyczną produkcją są rozsądnie wyważone. Nissan mógł w ubiegłym roku Zbudować 7, ale zbudował 5 milionów egzemplarzy. Renault mogło 5,5, wyprodukowało 3 miliony 800 tysięcy. I to jest spory problem. Większym, wtrącimy do sprawy swoje 3 grosze, to, że firma Renault oddała sporą część rynku, inwestując w projekty niedostosowane do potrzeb klientów. Minivany stały się crossoverami, Laguna niezbyt udanym talizmanem. Z naprawdę fajny aut zostało tylko Clio i Captur, jeszcze meganka. Nawet Twingo stało się wynalazkiem. To jest główny problem. Brak oferty i upór przy niekoniecznie udanych rozwiązaniach silnikach 1.6 zamiast 2.0 czy ekranach o orientacji pionowej. Argument o problemach finansowych wynikających z wymagań ekologicznych nie wydaje się trafiony. W końcu Renault wraz z Nissanem to pionierzy elektrycznej motoryzacji, by wymienić Lifa czy Zoe albo elektryczne Kangoo. Sprawa koncernu wzbudza ostatnio ogromne zainteresowanie specjalistycznej prasy, komentarzy jest sporo, ale też oficjalnych komunikatów. Kilka dni temu Renault, Nissan i Mitsubishi ogłosiły plan na przyszłość, składający się niemal wyłącznie z okrągłych zdań – Prawa efektywności, obniżenie wydatków, standaryzacja to ostatnio oznacza, że na wspólnej platformie mają powstawać różne modele, co oczywiście się jakoś w ramach Renault-Nissan odbywa, choć do optymalizacji Volkswagena czy nawet koncernu PSA sporo brakuje, ale teraz ma do tego dołączyć Mitsubishi. Pajero na koleosie? ASX na kaszkaju? Gaszenie pożaru benzyną? Zobaczymy. I kontynuujemy. Dzień dziwnych wiadomości. W ramach koncernu Renault w dalszym ciągu, ale tym razem marka Dacia zostanie wzięta na tapet. Mieliśmy w marcu w redakcji testowe Logi. Były Awantury, kto ma tym jeździć. Okropny samochód, paskudnie wykonany, niskiej jakości pod każdym względem, ale słusznej koncepcji. Pudełka dla siedmiu osób za rozsądne, choć też bez przesady pieniądze. Następca też będzie miał siedem miejsc, ale istotą francuskiej publikacji poświęconej lodzi jest to, że następca będzie SUWEM, też siedmiuosobowym, ale SUWem crossoverem, jak Espace albo Senik. Super, wróćmy do tematu wywołanego na samym początku, czyli wyciągania ręki po publiczną kasę. O miliard funtów pomocy poprosił Jaguar Land Rover. Pewnie dostanie, a francuski rząd przeznacza prawie 1,5 miliarda euro na dopłaty do samochodów elektrycznych. 12 tysięcy euro na sztukę. Zobaczmy, kto jest największym beneficjentem tej akcji, na przykład w grudniu 2019 roku. Wtedy to najchętniej kupowanym autem elektrycznym we Francji było Renault Zoe, potem Tesla i BMW i3. Wśród aut użytkowych Renault Kangoo na prąd, potem odpowiednik Ниссана. i Izaia Soceta, w Dniu Dziwnych Wiadomości przenosimy się do Włoch, czy raczej Stanów, choć sprawa dotyczy koncernu Fiata. W Stanach związki zawodowe wywalczyły, że jeśli pracownicy mają przymusowe wolne, bo jest przestój dla przykładu albo jakaś reorganizacja, to dostają 74% pensji, ale ostatnio w Stanach mają specjalny rządowy dodatek 600 dolarów dla tych, którzy nie pracują z powodu pandemii, wypłacany z funduszu dla bezrobotnych i nałożyły się na siebie te świadczenia i Fiat doszedł do wniosku, że pracownicy powinni zwrócić nadwyżkę Czyli to, co wystaje ponad 74%. Średnia jest to około 500 dolarów. Część pracowników zwróciła całość, część ma potrącane 100 dolarów tygodniowo, a część uważa, że to niesprawiedliwe. Sprawa ta wywołała spore kontrowersje. A co słychać u OPLA? Nowa Mokka pojawi się w salonach już niedługo, a na razie podgrzewane jest zainteresowanie tym modelem na ten moment nowym krojem czcionki, która cytat pokazuje absolutną precyzję nowej Mokki, litery są rozciągnięte, by podkreślić szerokość auta, a centralne położenie napisu jest. Zgodne z filozofią odniesienia do kompasu. Kluczowe elementy są rozmieszczone wzdłuż osi pionowej i poziomej. Do tej pory mistrzami świata w pisaniu bzdur w komunikatach prasowych byli Francuzi, zwłaszcza Citroen, by wspomnieć wrażenia porównywalne z siedzeniem przed telewizorem wysokiej rozdzielczości, tak reklamowali wyższą szybę w modelu C3. Ale mamy nowego lidera, francuskiego już OPLA. Szef działu projektowego tej marki porównał też nową mokkę do niemieckiej supermodelki. Auto ma być zdyscyplinowane i przyjazne, niczym wspomniana pracująca na planie zdjęciowym zapewne. Proszę jeszcze o chwilę uwagi, bo chcemy się zorientować, jakie jest Państwa zdanie, co się Państwo kojarzy z hasłem symbol niemieckiej dumy, jakie jest pierwsze skojarzenie u nas i nic na to nie poradzimy, eugenika, niemiecka higiena raz. Zresztą takie hasło wyskakuje jako pierwsze po wpisaniu w Gogla Po wpisaniu na YouTubie pierwsza jest mokka, a potem swastyka. Dlaczego? Otóż film z krojem czcionki opisany jest po angielsku jako znaczek dumy, powiedzmy. A w Polsce symbol niemieckiej dumy. Nie wyskakuje on w oryginalnym opisie, ale tak przez centralę Opla, zapewne w Niemczech, został opisany. Serio Opel? W takie tone chcecie uderzać? Na koniec jeszcze dwie ciekawostki. Volkswagen w swojej historii chyba nie współpracował zbyt często z Fordem. Na rynku europejskim była to zacięta konkurencja, ale zawiązany ostatnio sojusz, oszczędnie komentowany w mediach, bardzo oszczędnie, w swojej początkowej fazie ma być oparty na trzech filarach. Pierwszym jest wspólny system autonomicznej jazdy, drugim uniwersalna platforma podłogowa aut elektrycznych, a trzecim, na ten moment najbardziej interesującym, projekt aut dostawczych małego miejskiego, jak Keddy albo Tourneo Connect, za który ma odpowiadać Volkswagen, większego o ładowności w okolicach jednej tony, który zaprojektuje Ford. Obie konstrukcje będą bliźniaczo podobne, jak Fiat Doblo i Opel Combo kiedyś, albo Opel Zafira i Peugeot Traveller dziś. I to może być bardzo ciekawe, bo stawia pod znakiem zapytania przyszłość Volkswagena Transportera. A na na koniec tej części programu jeszcze dwa słowa o Mercedesie EQV, czyli elektrycznym Vanie. Zasięg to 400 km, moc 200 koni, prędkość maksymalna 140, chwilowo 160 na godzinę, cena od 71 tysięcy euro, czyli jakichś 300 tysięcy złotych. Elektryczna w założeniu luksusowa klasa V będzie dostępna jeszcze w tym roku. Jest tylko jeden mały, malutki, ale ciężki problem. Mniejsze i dużo lżejsze EQC waży prawie 2,5 tony. EQV ma być o 1000 kg cięższe. Nie mamy jeszcze dokładnej informacji, ile dokładnie będzie ważyło, ale prawdopodobnie nie załapie się na kategorię B prawa jazdy, czyli będzie komiczne i kosmicznie bez sensu. Kolejna porcja ciekawych motoryzacyjnych informacji już w przyszłym tygodniu. A teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. Partnerem tego działu jest Firma Productech, czyli producent mierników lakieru. Na 13 tysięcy złotych wyceniono tę oto Suzuki Witare z 2001 roku z 2,5-litrowym motorem V6 pod maską z niewielkim przebiegiem 130 tysięcy km. Auto sprowadzono z Niemiec, co osoba nim zainteresowana, potrzebuje czwartego auta w rodzinie. Na ryby, na grzyby, na weekend. Być może z perspektywą przebudowy na coś bardziej terenowego. Od czego zaczniemy nasze oględziny? Oczywiście od dokładnego obejrzenia kroserii. Suzuki jak większość aut japońskich nie jest ocynkowane, więc poza śladami eksploatacji szuka też korozji. Ale pierwsze wrażenie jest naprawdę niezłe. Auto jest ładne. Nie widać rdzy na drzwiach, błotnikach. Nie ma też śladów intensywnej miejskiej eksploatacji, czyli rys wgnieceń dołków. Ładny egzemplarz. Pomiary lakieru odkrywają naprawę blacharską. Prawdopodobnie wstawiane były reparaturki błotników z tyłu. Ale szpachli praktycznie nie ma. Wygląda to na ładną fachową robotę. Nie jest źle. Opony ładne i to Markowe Pirelli, a nie najtańsze chińskie gumy. Wnętrze super. Jak na prawie 20-letnie auto, to nawet bardzo super, bo nic nie jest zdemolowane, urwane, poprzecierane. Wręcz przeciwnie, jest wyjątkowo zadbane, czyste. Lekki zaduch panuje, bo auto chwilę stało, ale nikt papierosów nie palił, żarcia na wynos nie woził. Pod maską lekkie ślady korozji, woda nie wymieszała się z olejem, olej z wodą. Nie widać od góry przynajmniej wycieków, ale starego Japończyka, nawet takiego 10 lat młodszego, trzeba dokładnie obejrzeć od spodu. W poszukiwaniu nie tyle wycieków, te zdarzają się najczęściej z diesli, ale oczywiście korozji, więc wizyta na podnośnik. Albo nad kanałem, jak w tym wypadku jest obowiązkowa, trochę rudego spod konserwacji wyłazi. W niektórych miejscach jest ona świeża, ale nie wygląda, by ukrywane były miejsca do naprawy. Niemniej wizyta u dobrego blacharza właśnie po to, by poprawić nieliczne ale korodujące miejsca oraz naprawić dwa dosłownie z rozwiniętą korozją, powinna się w tym roku odbyć, najpóźniej w przyszłym, bo na razie można to w miarę tanio uratować. Wycieków brak, auto jest suche. Mosty również przednie jest oryginalne, aluminiowe, czyli nikt auto w terenie intensywnie nie eksploatował, co zresztą widać. Podczas jazdy testowej okazało się, że skrzynia działa poprawnie, auto płynnie przyspiesza, bez szarpnięć redukuje. Jest mała bezwładność układu kierowniczego, prawdopodobnie wynika ona z zużycia środkowego drążka kierowniczego, ale reszta jest bez zastrzeżeń. Napędy na cztery koła i reduktor działają bez zastrzeżeń, załączają się tak jak trzeba. Auto nie jest nowe, zwłaszcza od spodu, ale za te pieniądze, nawet jeśli doliczymy wynagrodzenie blacharza i jakieś drobne naprawy, bo przecież auto chwilę stało, chyba trudno o bardziej sensowny zakup. I to wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję. Linki do samochodów, które pokazywaliśmy Państwu dzisiaj w programie znajdą Państwo w opisie filmu. Link do oficjalnego sklepu firmy Prodigtech również znajdą Państwo w opisie filmu. Kłaniam się pięknie i do zobaczenia.